Siemanko, ja jestem Milan i witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku na moim kanale odnośnie mojego nowego tatuaża, który zrobiłem sobie wczoraj, 25 marca 2022 roku. Moi drodzy, jakiś czas temu stworzyłem playlistę odnośnie moich wszystkich dziar, jakie posiadam na swoim ciele. No i wczoraj właśnie dołączyła nowa dziara do mojej kolekcji. Jest to dziara z Rammsteina, dokładnie gitarzysty zespołu Rammstein Richard Kruspe. Może kojarzycie, może nie. Kto słucha, to na pewno wie, o co chodzi. Ogólnie mój tatuaż jest wykonany w 90%, dlatego że zostało mi tylko tam dobić kolor. Niestety wczoraj brakowało mi czasu na to. No i również ból tutaj zrobił swoje, więc kolejna sesja, którą będę miał, będzie 15 kwietnia 2022 roku. Więc jak pewnie się domyślacie, również będzie kontynuacja tego filmiku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda w 90% ukończony ten tatuaż. Ogólnie wszystko to, co najważniejsze, już jest zrobione. To jest tylko właśnie kwestia dodania tego koloru. To tam jakieś 15 minut, może jeszcze roboty zostało 20. Także tak sprawa wygląda. Chcę jeszcze dodać, że ból bólem, ale również sesja trwała 7 godzin. To już jest tak całkiem długo. I mój tatuator również ma tak jakby swój czas ograniczony, prawda? No ale dobra, nieważne. Moim zdaniem nadeszła ta chwila, żeby Wam pokazać, jak ten tatuaż wygląda. Moim zdaniem zajebiście jest wykonany. W ogóle musielibyście najpierw również też zobaczyć projekt, jak wyglądał. Ale to właśnie wygląda w taki oto sposób. To dam. Tak się prezentuje ten tatuaż. Jeszcze tutaj troszkę koszulkę podciągnę do góry. Proszę bardzo, tak wygląda kolejna dziarka. No jak widzicie, naprawdę tutaj kawał dobrej roboty wykonany został. Ja jestem bardzo zadowolony. Kolory chcę jeszcze sobie dodać tutaj do gitary na pewno. Chciałbym, żeby była ona żółta, tak jak oryginalnie jest. Między innymi tutaj chcę dodać sobie niebieski kolor. I tutaj jeszcze w tyle taki dym, płomień, coś w tym stylu. No i to tyle z takich informacji. Jak widzicie, tutaj już twarz oraz jego ręce mają już dodany kolor taki naszej skóry typowy. Także tak to wygląda. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz oraz zapraszam do subskrypcji mojego kanału Mistrzuń Ziomek Milan. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Chcę jeszcze powiedzieć, że dawno nie robiłem filmiku tutaj ogólnie z swoją twarzą, więc w końcu trzeba było się zmotywować. No i jest taki film. Czekajcie na kontynuację. Zrobię dla Was jeszcze taki jeden film, jak już ten tatuaż ukończę w 100%. A tymczasem ja się z Wami żegnam i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego życzę i miłego dnia. Cześć!